Młody gnieźnianin zdecydował się na rajd rowerem wzdłuż granic Polski. Po wielu miesiącach intensywnych treningów i zbierania pieniędzy udało mu się w pełni przygotować do realizacji tego przedsięwzięcia. Korzystał on m.in. ze strony polakpotrafi.pl, gdzie zbierał pieniądze na ten cel. No, czuję się dobrze, czuję się przygotowany fizycznie, psychicznie też, chociaż coraz większe nerwy oczywiście przed startem. No i mam nadzieję, że pogoda też dopisze i wszystko się uda. Bartek Mróz rozpoczyna rajd w Kostrzynie nad Odrą i kończy go również w tym miejscu. Wcześniej podejmował już on mniejsze przedsięwzięcia, które okazały się kolejnymi etapami zmierzającymi do przejechania całej długości granic Polski. No właściwie to już jest moja trzecia taka duża wyprawa. Wcześniej przejechałem trasę wzdłuż północnej granicy, rok później wzdłuż wschodniej. No to teraz tak naturalna kolej rzeczy, trzeba przejechać dookoła. Zapytaliśmy 18-letniego rowerzystę, który jest także członkiem Stowarzyszenia Gnieźnieńscy Patrioci, o szczególną datę rozpoczęcia rajdu. 1 sierpnia, dlatego że jest to związane z Powstaniem Warszawskim. Ja podczas mojej wyprawy chciałbym promować patriotyzm gnieźnieński, ale również ogólnopolski. Także ta data bardzo, bardzo pasuje, wpisuje się w ten kanon tej wyprawy. Bartek Mróz dodaje, że przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku bez pomocy sponsorów i księdza Michała Sołomieniuka, który zajął się organizacją wyprawy. Powrót planowany jest na 21 sierpnia.